5 maja minęło równe 200 lat od urodzenia sławnego Polaka, twórcy opery narodowej, Stanisława Moniuszki. Co o Moniuszce wie przeciętny Polak? Z czym to nazwisko najczęściej się mu kojarzy? Zapytany dziś na ulicy przechodzeń wymieni pewnie opery takie jak Halka, Straszny Dwór, może wspomni jeszcze o Wiśni Prząśniczka. Ale czy służąc Arię z Kołuby albo Polonesa, nauczonego kiedyś na studniówce, skojarzy ją z autorem? Thank you.
Thank you.
Yeah.
dużo po przedstawieniu Wesela u pana Moniuszki. Wrażenia po spektaklu są niesamowite. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować tutaj współorganizatorom, pani dyrektor. Ta współpraca również z artystami z teatru, no my jesteśmy tutaj amatorami, natomiast tutaj pracowaliśmy, mogliśmy mieć taką możliwość współpracy z artystami. To po prostu jest niesamowite przedsięwzięcie, bardzo się z tego cieszymy, że taki projekt powstał. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Liczymy na więcej. Liczymy na więcej. Szanowni Państwo, ja jestem przedstawicielką Łódzkiego Domu Kultury. Jestem odpowiedzialna merytorycznie za projekt dotyczący Roku Moniuszkowskiego. Bardzo cieszę się, że GOK w Lubochni zaprosił mnie dzisiaj na to wydarzenie, na wesele u pana Moniuszki, na finał projektu. Uważam, że te granty, które instytucja w Lubochni pozyskała od nas, od Łódzkiego Domu Kultury, wykorzystała bardzo konstruktywnie. Odbyły się warsztaty wokalne, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Dzieci zostały dzisiaj nagrodzone. Oczywiście prace dotyczyły portretu artysty Stanisława Moniuszki. To świetne, że dzieci mogą rozwijać swoje talenty wokalne, plastyczne, ale też zobaczyć prawdziwą operę, która dzisiaj miała miejsce tutaj w instytucji. Dziękuję pani dyrektor Justynie Łomży za to, że zorganizowała operę pod tytułem Wesele. Myślę, że dzieci były pod wrażeniem. Ja również miałam ciarki, przyznam szczerze. To wspaniałe, że tutaj artyści z Łodzi, z dużego miasta przyjeżdżają do regionu tomaszowskiego, do gminy Lubochnia i prezentują swoje talenty przed dziećmi. Naprawdę gratuluję pani dyrektor za organizację wydarzenia, za całego projektu. Ja dziękuję za współpracę i miejmy nadzieję, że ta współpraca układać się będzie w przyszłości również tak samo dobrze jak do tej pory. Dziękuję. Dzień dobry. Spotykamy się w Lubochni, w niezwykłym miejscu, może zwykłym, Gminny Ośrodek Kultury, gdzie spotkałam fantastycznych ludzi, chór wielogłosowy, z którym udało nam się w ciągu 3 prób zrobić prawie że dziełko operowe. Mieliśmy partie wielogłosowe chóralne, mieliśmy partie solowe, mieliśmy na scenie prawdziwą grę aktorską, a wszystko dzięki zaangażowaniu tych niezwykłych osób, amatorów, którzy bardzo szybko stali się na scenie, czuli się jak ryby w wodzie. Fantastyczna pani dyrektor Justyna Łomża, która nas zaprosiła do tego projektu, troszkę jakby w ciemno. Osoba, która mogłaby być producentem filmowym, która potrafiła zrobić coś z niczego, znaleźć natychmiast dekoracje, rekwizyty. Osoby, które fantastycznie śpiewają, bardzo otwierają się muzycznie, aktorsko. Dożyłam, mogę powiedzieć, że dożyłam tej pociechy, że sztuka wyższa zawędrowała pod strzechy. Bardzo jestem z tej współpracy zadowolona, jako śpiewaczka, jako reżyser i czuję się naprawdę potrzebna. Naprawdę było to przybliżenie postaci muzyki, postaci Stanisława Moniuszki młodym też ludziom. Niektórzy może pewne rzeczy słyszeli po raz pierwszy i być może, że wrócą do już profesjonalnych gmachów opery, filharmonii, sal koncertowych po to, żeby posłuchać więcej, zobaczyć więcej, może w bardziej jakichś awangardowych również wystawieniach. Natomiast my tutaj mieliśmy pachnące sianko, mieliśmy wszystko, jak to mówią aktorzy, po Bożemu, po to, żeby od czegoś zacząć. Nie od końca, od awangardy, tylko od takiego prawzoru. Tak jak czuliśmy, tak jak nam w duszy zagrało. Bardzo wspaniali, ciepli, pełni energii, entuzjazmu. Ja po raz pierwszy od wielu, wielu lat spotkałam grono takich osób, które niczym konie do biegu wyrywały się do współpracy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i gratuluję. Thank you.